Ale czekamy już tu 2 dni i tej góry nie możemy zobaczyć. Wdrapaliśmy się w końcu na te 2000 metrów. Żeby zwiedzić. Mieliśmy kontrolę. Powiedzieli, że nie możemy tam jechać. Zero gadki. Wiosek biednych to już dawno nie widziałem. Dodatkowych zbiorników całą noc wyciekał. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Słuchajcie, chciałem dla was nagrać takie ładne, piękne, epickie ujęcie. Ja biegnący na pustkowiu do góry Ararat. Ale czekamy już tu 2 dni i tej góry nie możemy zobaczyć. Raz ją tylko widzieliśmy 2 dni temu, jak wieczorem przyjechaliśmy na to miejsce. I co? I nic. Uwierzcie mi, ona tam jest. Tam, za tymi chmurami. Znajdujemy się w mieście Dohu Bayazid. No, jest to miasto, z którego wyruszają wyprawy z turystami, tudzież no, ze wspinaczami na właśnie górę Ararat. Jak już wiecie, na ostatniej miejscówce byliśmy nad jeziorem Van. No i jechaliśmy w to miejsce wzdłuż granicy z Iranem. Przepiękna okolica. Tylko zaskoczyła nas jedna rzecz. Po prostu pokonaliśmy przełęcz na 2600 tam ponad metrów. I po drugiej stronie tej przełęczy obraz zmienił się na szkocki, angielski, walijski, zielone góry, po prostu coś pięknego. To było niesamowite. Jedyne co, to zauważyliśmy, że jest tutaj bardzo dużo jednostek wojskowych, kontroli i tu nie ma policjantów na tych, wiecie, rogatkach, tylko po prostu stoi policja z opancerzonymi autami i z nimi w ogóle nie ma gadki. Mieliśmy kontrolę. Ale wszystko jest w porządku. Daliśmy paszporty i jedziemy dalej, tak? Dokładnie. Paszporty trzeba mieć na wierzchu, bo co chwilę chcą paszporty. Mimo, że nie przejeżdżamy jeszcze do Iranu. Przepięknie jest. Pustkowia, pustkowia i posterunki wojskowe. I nic poza tym. Jakieś malutkie wioski tylko. Moniczka, ci się podoba ten klimat? Bardzo. I zielono jest, nie? Pada deszcz, temperatura spadła do 16 stopni. Za tymi posterunkami tam na górze, jak widzicie, już jest Iran. Także no, jesteśmy blisko, bardzo blisko Iranu. Cudowny teren. Bardzo mi się podoba. Bardzo zielono. Tak, no niesamowite jest. No, jesteśmy zaskoczeni, bo praktycznie przez całą podróż w Turcji no, wszyscy do nas się uśmiechali, czy policjanci, czy żandarmeria, czy wojskowi, a tutaj po prostu no, jest tak na poważnie. Najlepszym dowodem na to, że jest tu bardzo dużo jednostek wojskowych, jest fakt, że większość tego miasta właśnie zajmuje jednostka wojskowa. Ze względu na tą bazę wojskową i na te osiedla wojskowe mieliśmy problem, żeby tu w ogóle zaparkować. Chcieliśmy znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, bo była burza. Nie chcieliśmy stawać na jakimś grząskim terenie w dziczy, tylko gdzieś tu w miasteczku. Stanęliśmy w jakiejś cichej, spokojnej uliczce. No i niestety zaraz zjawiło się wojsko i nas przegonili. I tak trafiliśmy na takie gdzieś miejsce przy jakiejś szkole. Ciche, spokojne. Tu też ten plac nie wyglądał zbyt dobrze. Baliśmy się też, że nas zaleje, no bo takie dosyć tu były kałuże. Ale nie było tak źle. Zastanawiamy się, dlaczego jest tu tak dużo wojska. Może dlatego, że Turcja z Armenią ma zerwane kontakty dyplomatyczne. No tak, no bo do Armenii mamy kilkadziesiąt kilometrów. Do Iranu też jest 35 kilometrów i też, no wiadomo, w Iranie no, sytuacja jest dosyć niestabilna. Jest tu też w górach jakaś tam baza, mówiłeś... Radarowa. Amerykańska i no, bardzo ganiają, jak się stanie za blisko góry Ararat. To tam słyszeliśmy. Też na górę można się wspinać jedynie po uzyskaniu jakiegoś tam pozwolenia. Tak. Także no, my nie będziemy się wspinać na Ararat. Chcielibyśmy go jeszcze zobaczyć w pełnej odsłonie, ale nie wiemy, czy nam się uda. Aczkolwiek więcej już nie możemy tu czekać. Jak się uda, to się uda. Jak nie, to nie. A my zabieramy was no, w miejsce, wydaje mi się, warto odwiedzenia, jeżeli się jest w tej okolicy. To się okaże. Na pewno, Monia. Oprócz tego, że w tym miejscu Turcja graniczy z Armenią i z Iranem, to jest również kilkunastokilometrowy odcinek granicy z Azerbejdżanem. Może nie jest to taki Azerbejdżan, jaki wiemy, gdzie jest na mapie, tylko jest to eksklawa, autonomiczna część Azerbejdżanu, nazywana Nachiczewan. I może właśnie dlatego właśnie w tym regionie Turcja trzyma tak wiele wojska,
ponieważ skupia tak wiele państw przy tej granicy. Słuchajcie, wyłonił się na chwilkę szczyt Ararat, najwyższej góry w Turcji, 5137 metrów. O, mam nadzieję, że jeszcze więcej go będzie widać za chwilkę. A my jesteśmy na wysokości 1600 metrów i słońce tutaj pali niemiłosiernie, więc trzeba posmarować się kremem, żeby się nie spalić. A ręcznik? Monika już traciła nadzieję na to, że zobaczymy górę w całej okazałości i krasie, ale ja nie. Kluczyków nie wziąłem. Tak to jest, jak się nagrywa. No tu trochę pozalewane, nie? Tam zobacz, jakie bajoro. Cała woda tam spływała. A, no jest bajoro. Dobrze, że miała gdzie spłynąć. Oj. Chodź. Słuchajcie, tak sobie patrzycie pewnie teraz i myślicie, jejku, jakie tu ładne te bloki, nowe, wszystko, ale to jest tak krzywe. Ja wczoraj spacerowałem po tym mieście, przyglądałem się, jak oni to budują. To jest taka sztuka, że no, nie widziałem chyba gorszej techniki budowania niż w tym miejscu. Serio. Te okna są tak krzywo poobsadzane, że szok. No te akurat przed nami jeszcze nie są najgorsze. Tam mijaliśmy wcześniej takie naprawdę zlepki. Po drodze zrobimy jakieś szybkie zakupy, parę pomidorków, jakiś jogurt. A dużo jest takich sklepików. Wdrapaliśmy się w końcu na te 2000 metrów. Żeby zwiedzić Ishak Pasha Saraj, czyli Pałac Paszy. Pałac Paszy. Wejście o dziwo kosztuje tylko 3 euro. Także nie wiem, co tutaj się kryje w tym pałacu, ale zaraz zobaczymy. Budowę rozpoczął ojciec, a zakończył syn Ishak Pasha w XVIII wieku. Także budowla nie jest jakoś bardzo leciwa, ale łączy trzy style. Osmański, otomański i seldżucki. Ściany są pięknie zdobione motywami roślin. Patrzcie, jak to jest precyzyjnie wszystko wyrzeźbione. No, ta budowa zajęła około 100 lat. Także to myślę, że niedługo, jak na takie rękodzieło. Może niedługo? Ja mi się wydaje, że bardzo. No ciekawe, ile byś rzeźbił takie kwiatki. Ależ z tych okien rozpościera się piękny widok, nie Moni? Tak, dzięki temu pałacowi zauważyliśmy, że tu w dolince mają miód. Jest mnóstwo uli, widać, że tam zbierają. Także może się tam przejdziemy, bo nam się już kończy miodek z Grecji. Budynek na zewnątrz tak ładnie wyglądał. Piękne okna, fasada, a w środku kamienne pokoje. Jakoś tak bardzo mnie nie urzeka. Dobrze, chociaż ładny widok się rozpościera przez te okna. A poza tym puste mury. W jednym z budynków kompleksu pałacowego jest meczet, do którego właśnie wchodzimy. Meczet, jak to zazwyczaj bywa, bardzo skromny. Bardzo nam się podoba, piękne zdobienia. Miał on jeszcze dodatkową funkcję. Otóż wieża tej budowli służyła do obserwacji terenu wokół całego pałacu, ponieważ to nie był tylko pałac. Była to również twierdza, budynek fortyfikacyjny, dobrze usytuowany, trudny do zdobycia, także można było się tu dosyć długo bronić. Pod tą piękną wieżyczką podobno kryje się grobowiec Paszy, ale naukowcy nie są pewni co do tego faktu. Nie można tam zejść na dół, niestety, ale z wierzchu wygląda to przepięknie. Jak przystało na władcę, bogatego władcę okolicznych plemion, Pasza miał wiele kobiet. Jesteśmy teraz w haremie. No i tu są pokoje, bo każda chyba z kobiet miała oddzielny pokój i na to wygląda.
Zobaczmy, co te pokoje kryły, jakie wygody no przygotował dla tych kobiet. Pokój z kominkiem, z pięknym widokiem. Stać, ale... to miał, no. Pokojów jest 6, także wszystkie wyglądają tak samo. Także było wszystko porówno. Wygląda na to, że kobiet było 6, tudzież 6 żon, minimalnie. Także wiodło mu się, wiodło. Okazuje się, że pokoi jest dużo więcej, przynajmniej tu jeszcze są 3-4 i jeszcze zamek miał dodatkowe pięterko. Także nie wiem, żon chyba było kilkanaście. No nie wiem, co powiecie panowie, którzy ledwo znajdują czas dla jednej. Moja Monika chce mi zarzucić, że ja jej poświęcam za mało czasu i powinienem mieć 18 dodatkowych kobiet, żeby nauczyć się dzielić swój czas z każdą. Nie no, ty czasu mi poświęcasz wyjątkowo dużo, bo jesteśmy ze sobą 24 na dobę no. W jednym pokoju, no, spełniającym kilka funkcji, także choćbym, ja nie narzekam. A ja choćbym chciał powiększyć swój harem, to nie mam metrów kwadratowych, żeby to zrobić. Nie masz możliwości. Chyba, że jakąś przyczepkę albo autobus jakbyś zbudował. O, autobus jakbyś zbudował, to jest myśl. Ciekawe, czy jakieś chętne by się znalazły podróżować autobusem. O nie, nie, ja się nie chcę z tobą dzielić, znaczy tobą dzielić. Znaleźliśmy z Moniką toaletę. No już widać, skąd czerpali wzorce na obecne muszle klozetowe w ziemi, na pozycję narciarza. Ale ładny widoczek musiał się stamtąd rozpościelać. Dokładnie. Nie? To było najlepsze, takie wielkie okno naprzeciwko. Wprost na stok z toalety. Jak na narciarza, to na narciarza. No tak. Co możemy powiedzieć na temat tego zamku, Monika? No, zamku, pałacu. Pałac całkiem ładny. Brakowało tak troszeczkę jakiegoś wyposażenia wnętrz. Wtedy by bardziej to oddawało jego piękno. Tak, chociaż kilka przedmiotów użytku codziennego, wiecie, żeby człowiek sobie mógł bardziej wyobrazić, jak te komnaty wyglądały. Może parę posągów. Nie wiem, czy oni się otaczali jakimiś takimi rzeźbami, malowidłami. Właśnie no, wiem, rzeźbiane były ściany, ale była kuchnia dosyć duża z paleniskiem i z źródełkiem wody. Tak, to mi się podobało. To było fajne. No, była łaźnia, toaleta, harem dużo miejsca zajmował, meczet. Sporo pomieszczeń, warto to miejsce odwiedzić, szczególnie na jego położenie, bo... No, otoczenie jest zjawiskowe, te góry po prostu jakby się ta zieleń przelewała z jakiejś plasteliny, nie wiem, no, coś pięknego. I najlepsze wrażenie właśnie robi z zewnątrz, jak stoi tak pośrodku na tym wzgórzu, to wygląda przepięknie. A my lecimy teraz dalej. Lecimy. Taka sytuacja, chcieliśmy tam podjechać pod górę Ararat do wioski, zjeść coś i pojechać dalej, a tam jest posterunek wojskowy i powiedzieli, że nie możemy tam jechać. I zero gadki, kazali nam zawrócić i koniec. Ja im tłumaczyłem, że chcę tylko zjeść, nie, zawróciłem i wypadł. Nie ma dyskusji. Musimy szukać czegoś innego. Znaleźliśmy nową drogę, lecimy na Ararat. Mam nadzieję, że na górę wjedziemy. No na pewno nie na 5000 metrów. Dobra, chyba tutaj jak stanę, Monia będzie ok, mi się wydaje. No tylko stań tyłem do słońca. Jak tyłem? Przewiewa te chmury, zaraz będzie widać może całą. Po tym całym stresie jesteśmy już w końcu u stóp góry Ararat. Znowu zatrzymało nas wojsko, to znaczy byli w ogóle cywilnym autem, w cywilnych ubraniach. No i nas zatrzymali, chcieli paszporty, więc kazaliśmy im się wylegitymować. Okazało się, że no rzeczywiście są z wojska. No, ale nas puścili na szczęście, więc jesteśmy w jakiejś wiosce. No jakieś życie się tu toczy, nie wiem dlaczego są tu aż takie kontrole. Po prostu cały czas ktoś za nami jeździ. Masakra jakoś normalnie. Może nie pozwalają kręcić tej pięknej góry, ale my ją nakręcimy specjalnie dla was, chociaż trochę. Obiekt naszych westchnień. Twoich chyba. No. I góra łez dla Ormian, niestety.
A dlaczego ta góra jest dla Ormian górą łez? Ano dlatego, że była to dla nich święta góra, kiedy te ziemie należały jeszcze do Armenii. Niestety po 1920 roku, kiedy to Armenia dostała się w ręce bolszewików, Turcja zrobiła z Ruskimi deala. Wzięli sobie część Gruzji, a część Armenii oddali Turcji. I była to m.in. właśnie góra Ararat. I tak oto tą górę widać prawie z każdego miejsca w Armenii, nawet ze stolicy. Ze stolicy to najlepiej ją widać, bo bardzo blisko jest do Erwania. Ale... Jest też w Godle chyba, tak? Tak, no właśnie, ale jest ta góra również w Godle armeńskim. Także słuchajcie, no biedna Armenia. Naprawdę mi jej szkoda, bo tak, z jednej strony jest Turcja. Monika, pompy nie włączyłaś. No, z jednej strony jest Turcja, z którą ma zerwane kontakty dyplomatyczne, a z drugiej strony Azerbejdżan, z którym, wiecie, ostatnio były walki o Górny Karabach. A z Gruzją chyba jeszcze w miarę spoko, bo ta granica, słyszałem, jest otwarta i z Gruzji można się dostać do Armenii, ale z Turcji już nie. Także taki krótki wątek historyczny, troszeczkę smutny. A my sobie szykujemy teraz obiadek. I będziemy jechali pewnie dalej. Paweł, zrobiłeś niezły Saigon, żeby wyjąć jeden garnek. No, takie uroki życia w Anii, jak się ma jedną szufladę na wszystkie gary. O, i na przykład teraz zapomniałem, kurna, włożyć garka i muszę z powrotem wszystko wyjąć. Jeszcze raz muszę wszystko wyjąć z szuflady, ponieważ nie wyjąłem pokrywki. Zdążyliśmy się zatrzymać, słuchajcie, już przyszedł do nas starszy pan, mieszka tutaj obok i poczęstował nas czajem. No, że czaju się nie odmawia, no to przed obiadem jeszcze wypiliśmy po szklaneczce herbatki. Przyniósł nam tutaj, ale była tak słodka po prostu. Zaproponowaliśmy mu obiad, ale nie podziękował, chciał. Nie chciał, powiedział, że nie jest głodny. No, także idziemy coś zjeść i popodziwiamy jeszcze tą górkę i będziemy się powolutku zbierali, bo chyba raczej tu nie będziemy zostawali na noc, nie? No chyba pojedziemy dalej. No. Za to ludzie tutaj, czy to Turcy, czy Kurdowie, jedzą po prostu tyle mięsa. Przyjeżdżają na te piknikowe miejsca z pełnymi siatami, rozpalają w mgnieniu oka, czy to ognisko, czy grilla. No i pieką, grillują, smażą. Na początku ten zapach był taki apetyczny, ale teraz już mamy po prostu podziurki w nosie i mięsa, i tego zapachu ogniska. Dlatego no tak mamy ochotę na warzywa, no a z tymi warzywami, no tak jak mówiłam, cienko tu jest. No, no ale cóż, coś tam się zawsze da wykręcić. Opuszczamy już tą wioskę. Tak, no jeszcze pan nam przyniósł, słuchajcie, pomidorka, zobaczcie, jakiego dorodnego. No kurczę, no. O, żegnam się z tą górą piękną. Już się tak ładnie odsłoniła, już prawie szczyt widać cały i zaśnieżony. Siema! Ktoś tam nazwała. Muszę sprawdzić szuflady. Dzieciaki już tutaj nas oblegają. No. Siema! Bye, bye! Ale to były fajne dzieciaczki. Kasy nie chciały. Myślałem o tym, żeby puścić drona i zrobić jakieś ujęcia tej pięknej góry, ale dowiedzieliśmy się od Szymona i Agnieszki, których spotkaliśmy po drodze, bardzo was serdecznie pozdrawiamy, że nie można tu latać dronem. Szymon miał taką sytuację, że wojskowi do niego podjechali i musiał wszystkie dane z lotu skasować. Wszystkie filmy, zdjęcia, co tam tylko nagrał, musiał wykasować przy nich, bo inaczej by go nie puścili dalej. Także no ja nie ryzykowałem tyle tej policji, żandarmerii, wojskowych, że no dronem tu nie latałem w okolicy góry. Słuchajcie, takich wiosek biednych to już dawno nie widziałem, chyba od czasów Maroka, jak zabłądziliśmy gdzieś tam przy dolinie Dades. Zwróciłem uwagę tutaj na te klocki takie. Wydawałoby się, że to jest jakiś mur zrobiony. To są po prostu zwierzęce odchody. Zwielone, zmieszane chyba, nie wiem, z jakąś słomą, wiadomo. I potem oni tego używają do palenia. No, gnojówka wysuszona po prostu. No, ale tak uformowane w takie kwadraty.
ciężka zima, no to mają czym palić, no bo tutaj drzewa naokoło to raczej tu nie ma wody. Nie widać. No, to jest wszystko gnoj, łóweczka w kosteczkach. Gdzieś tu w oddali słyszę tylko dzieciaki. Biegły za nami w jednej wiosce. Oczywiście pieniądze, pieniądze. Bieda Rzeszowa. Próbowałem się od tego pana dowiedzieć, z czego oni tu żyją, ale chyba za bardzo mnie nie zrozumiał, bo mi powiedział tylko, że drzewek owocowych to tu nie ma. No to wiem, ale z czego oni żyją? Nie wiem, wypasają krowy, no tam chyba są jakieś krowy, z tego co widzę. Może jakieś owce, kozy. Dużo domów poopuszczanych. No chyba tym się zajmują właśnie, wypasaniem bydła. Rolnictwem. Jakimś rodzajem. Hej. Nie zatrzymam ci się, mały, bo będziesz chciał pieniądze, a ja ci nie dam żadnych pieniędzy. Przepraszam bardzo. To są właśnie takie najgorsze momenty w naszej podróży, jak ukazuje nam się coś wspaniałego, jak góra Ararat z tyłu, bez żadnej chmurki, czujemy radość w sercu, ale jadąc przez wioski, oglądając dzieciaki zasmarkane, biegające za vanem, że chcą pieniądze, no to już się nie robi tak fajnie. Takie mamy zawsze, nie wiem, mieszane uczucia. Ciężki teren naprawdę do mieszkania. Nie wiem, jak ci ludzie sobie radzą w zimę, jak tu po parę metrów śniegu leży naokoło. Podziwiam po prostu. Monika, ale warto było czekać, nie? Warto było. Pozdrawiamy wszystkich, którzy kiedykolwiek zdobyli tą górę. To naprawdę szacunek. Ponad 5000 metrów to już jest poważna sprawa. Aklimatyzację trzeba robić. Tam widziałem przez lornetkę, jest baza wypadowa chyba już na szczyt. Wszedłbyś? Nie, za słaby jestem. Cieniąc jestem. Może kiedyś mi odbije. Ale nie teraz. Cudownie po prostu, cudownie. No nic, lecimy dalej. Tak, żegnamy się z tą wspaniałą krainą. Cześć, witajcie w kolejnym dniu. My już jemy śniadanie, szykujemy się do pokazania wam fajnego miejsca. Zaraz wam wszystko powiemy, gdzie jesteśmy, ale jak widzicie, mamy tutaj delikatny, mówiąc delikatnie, rozgardiasz. Rozgardiasz. No, dzisiaj rano wstaliśmy i Monika sięgała po cebulę do śniadanka i okazało się, że jeden z naszych dodatkowych zbiorników całą noc wyciekał i woda się przedostała tutaj pod stół. Także no wszystko co tam było po prostu tak, jest. Pudełka, pojemniki, warzywa, jakieś siateczki, to wszystko teraz się suszy na dworzu, ponieważ nam tu zalało. No. Bagażnik i też. I bagażnik też musiałem wszystko wyjąć, suszy się teraz, wszystko jest na dworzu. No ale cóż, takie rzeczy się zdarzają. No, trafiliśmy tu w sumie przez przypadek, także totalna niespodzianka. Sami nie wiemy co to będzie. Dokładnie. My zostawiając górę Ararat za sobą, trafiliśmy wczoraj wieczorem do miasteczka Tuzlucza, którego nazwa wzięła się od soli, bo sól po turecku to jest Tuz. Okolica słynie już z wydobywania soli od średniowiecza, także ma liczne ośrodki, które wspomagają leczenie astmy, jest sporo właśnie jaskiń solnych, można nabyć mydełka solne i innego tego typu rzeczy związane z solą. I my właśnie do takiej jaskini dzisiaj się wybieramy. Całkiem na spontanie. Prozdrowotny spacerek. Pooddychamy troszeczkę tym solnym powietrzem. Dokładnie. Zobaczymy, jak ta jaskinia wygląda. Podobno jest tam zimno, więc tak się trochę cieplej ubraliśmy. No właśnie, ja czytałem, że nawet jest pół stopnia do 5 stopni, ale jakoś nie chcę się w to wierzyć, no ale cóż. Na miejscu możemy zatankować wodę. Jest kran tam, gdzie stoimy. Jest kafejka. Można coś kupić. Sklepik. Także... Także tak. No i nocowaliśmy na tym parkingu, tak, także można się przespać. No, leci. Cichutko było, spoko. Bilety po 50 lir.
obieg czynny od 8 do 17. Tam zaraz wyjdziemy. No już tutaj się zaczyna. Ściany są takie osolone, kryształki soli. Zobaczcie na to. Jeszcze przed wejściem. O, powiało chłodem, chyba no naprawdę jest tam chłodno. Normalnie z tych drzwi wieje jak z kliwy. O kurczę. Będę ci pewnie ci bluzę musiał pożyczyć. Okej. O Boże, jak zimno. Ale zimno, słuchajcie. Kurczę, na samym wejściu od razu. Wow, no jest ogromna, robi wrażenie. Myślałam, że to będzie jakaś taka malutka, a komnaty są naprawdę przestronne. No wyobraźcie sobie, że już od średniowiecza wydobywali tu sól. Ślizga? Ściany soli, no. Ale kryształy. Ojejku. Było to. Jak słyszycie, w jaskini panuje bardzo relaksacyjna atmosfera. Gra muzyczka, imitacja szumu fal, drzew, śpiew ptaków. Również są tutaj ławeczki, na których można sobie usiąść. Widzimy sporo starszych ludzi, którzy siedzą i wdychają to zdrowe powietrze. Jest wilgotno, kapie woda z sufitu. Podoba mi się. Ty, no nie usiądę na tym, Monika. Mokre? Mokre i białe. Od soli. No to po relaksie. No kurczę, zobaczcie na to. Normalnie biały osad z soli. To co, Monika, sala kinowa czy co? No tak wygląda jak sala kinowa, ale to jest raczej taka sala do zażywania aromaterapii. No do wdychania tego powietrza. Pięknie tutaj są ściany, sufit cały w tych kryształkach soli wyrzeźbione. Naukowcy się cały czas dziwią, badają to, jak to się dzieje, że ta sól cały czas tu powstaje i tworzy się cały czas nowa. To jest niesamowite. Zauważyliśmy, że po tej stronie góry jest dużo bardziej zielono, jest dużo sadów. Okolica słynie z upraw moreli właśnie. Widać to od razu na mieście, bo jest mnóstwo warzyw, owoców i są bardzo ładne. Wszystko wygląda na świeżutkie. Proszę bardzo, tu jakie nektarynki, brzoskwinie. Arbuzy oczywiście. Arbuzy. Do wyboru, do koloru. Pani, ale sporo tu panów jest popijających herbatę, nie? Tak, bardzo dużo. Pan nie widać, chociaż no już wszyscy nas na czaj zapraszają oczywiście. Ale my szukamy sklepu z mydłami solnymi i różnymi innymi produktami, ale jakoś nie możemy znaleźć. No właśnie, no miejsce słynie z soli, z mydeł słonych, a tu nic nie ma po prostu. Jakieś same takie sklepy, gdzie można kupić piecyki. Chyba ubrania. Jesteśmy w takiej bardzo lokalsowej części. Chyba tak. Idziemy poszukać czegoś innego. Przeszliśmy miasto wszerz i wzdłuż. Doszliśmy już nawet do artykułów budowlanych. A mydełek i produktów soli, jak nie było, tak nie ma. Więc chyba będziemy musieli się wrócić do tej jaskini po prostu. Mhm. Ale może płytki kupimy do wana? Może chłopaki, tak. Macie płytki do wana? Hello. Hello. Turis? No. Turkish. Co mi się tutaj podoba, jak jest piekarnia, to od razu jest świeże drewno, piec opalany drewnem, pieczywo jest przepyszne, już się zaopatrzyliśmy w kilka takich fajnych, słodkich bułek, smakują jak chałeczka polska. No ale zobacz, jakie te budynki są. Z jakichś płytek azulejos, chyba z Hiszpanii. Taka nawet dygresja w całej tej mieszaninie budynków. Nawet nazwy mają tutaj, zobacz. No. No oczywiście jak stanęliśmy tutaj na chwilkę, to od razu tutaj sąsiad przyniósł nam ze własnego ogrodu śliwki i były po prostu przepyszne. No a my wracamy się na chwilę do jaskini, żeby kupić słone, solne mydełka, może takie nazwę, no, solne mydełka. Mydełka kupione. Wyglądają i w sumie ważą też tyle, co kamienie.
no jak taki właśnie solny kamień bardziej. Trzeba się tym nasmarować, namydlić i poczekać kilka minut. Podobno działają antybakteryjnie, dobre są na różne schorzenia skóry, na jakąś chłuszczycę i tak dalej. Egzema. Egzema. No ja mam suchą skórę, więc, więc wypróbuję i dam Wam znać, czy dobrze działają. Fajne te mydełka, no nie widziałem jeszcze takich. No my lubimy próbować takich naturalnych kosmetyków z różnych części świata. I przeważnie są bardzo dobre. Także mam nadzieję, że i to się okaże dobrze. Troszeczkę zainteresowało nas to miasto i okolice i okazało się, że skrywa ono jeszcze kilka pięknych zakątków i do jednego z nich Was właśnie zabieramy. No jesteśmy na miejscu, Ućkaja Wadisi. Tak się nazywa ta piękna zielona dolina. Turcja nas zaskakuje po raz kolejny, słuchajcie, kilkanaście minut samochodem w góry i sceneria całkowicie się zmienia. Oczywiście z miasteczka, w którym przed chwilą byliśmy. Potok płynie na dole, uważaj, żebyś mi nie spadł w przepaść. No cóż, będziemy tutaj odpoczywać, eksplorować dolinę. Tak. A z Wami już będziemy się żegnać. Tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie jakiś komentarz, łapkę w górę. Kto nas chce wesprzeć, zapraszamy na Patronite. Kto nas nie subskrybuje, a chce dalej oglądać nasze przygody we wschodniej Turcji, zapraszamy do subskrypcji. No i co? Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej! No zobacz, co się dzieje. Ale warto było czekać. Uważaj, bo mówię. Jechaliśmy, chciałem zobaczyć do... No dobra. Nie powiem, nie czekaj jeszcze raz. Co miałem jeszcze powiedzieć?